Czarna wiewiórka. No dobrze, zacznijmy. Jakiś czas temu usłyszałem, że mamy tutaj na sali świetnych naukowców. Tomasza i Jerzego. Opowiedzieli oni ostatnio pewną historię, o której nie miałem pojęcia. Dowiedziałem się, że ziemniak tak naprawdę nie jest warzywem. Dowiedziałem się, że to jest zwierzę. Macie pojęcie? Dziwna sprawa. Ci specjaliści zrobili badania i okazało się, że w prostej linii ziemniak jest ssakiem. Ale jak? Ten ssak wywodzi się w prostej linii od dinozaurów. Ale to jest nic. Bo ten dinozaur miał okazję mutować przez lata. Przetrwał zlodowacenie. Przetrwał wielką powódź, pożary. I okazało się, że po tych dinozaurach, które zamieniły się w kręgowce, bezkręgowce, ssaki, tym podobne inne stwory, połączył się z świnki morskiej koloru brunatno-czarno-sinoblado-koperkowego z czarną wiewiórką? I wyszło z tego takie małe coś, co my jemy. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że my jemy zwierzęta? Jak wy możecie? Nie rozumiem tego. Ale cóż, jedzmy na zdrowie.